Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na wernisażu pani Julii Medeńskiej zatytułowanym Maskarada. Nie wiem, czy tytuł wystawy był od początku założony przez artystkę, ale niewątpliwie wpisuje się w naszą dzisiejszą rzeczywistość. Sami Państwo będziecie w jakimś sensie współtworzyć to wydarzenie, bo zwiedzanie będzie w reżimie sanitarnym, a więc w maseczkach. Sama pani Julia Medeńska nie jest międzyrzeczanką, nie pochodzi z tych terenów. Jest tutaj od roku. Jest absolwentką wielu prestiżowych amerykańskich uczelni. Przyjechała do nas z Nowego Jorku, a wystawę, którą Państwo oglądacie, będą mogli obejrzeć Londyńczycy w lipcu tego roku. Także sytuacja jest dla nas wyjątkowa. Chcę również powiedzieć, że wystawa jest pod patronatem pani starosty międzyrzeckiej Agnieszki Holender. Witam panią starostę bardzo serdecznie. Witam również pana Tomasza Jarmolińskiego wraz z małżonką. Pan Tomasz jest przewodniczącym naszego powiatowego parlamentu, no i razem z panią starostą zawiaduje tym pięknym terenem. Witam również wszystkich przybyłych gości, przede wszystkim środowiska artystyczne z Poznania, z zaprzyjaźnionej z nami stolicy Wielkopolski, przede wszystkim z Muzeum Narodowego, z Galerii Mokra. Witam również przedstawicieli, pracowników Fundacji Teda Taubego z Warszawy. Witam media, witam wszystkich przybyłych. Cieszę się, że możemy się razem zobaczyć. Ostatni raz widzieliśmy się 1,5 roku temu. To jest wyjątkowa, szczególna sytuacja, że tak dobra wystawa, tak piękne wydarzenie w takiej oprawie może mieć miejsce i po prostu możemy w nim uczestniczyć. Chcę jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, trochę prywatnej. Pani Julia miała 2 dni temu urodziny. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Panowie, podrzucimy to. Do pomocy jest. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. No nic się nie wyczuwa. Ja tylko dodam jeszcze, że z przyjemnością objęłam patronat nad wystawą pani Julii Medeńskiej, ponieważ nie tylko zaintrygowały mnie jej prace i twórczość, ale sama pani Julia. Więc pani Julio, naprawdę jestem bardzo pani ciekawa i mam nadzieję, że poprzez pani wystawę zrozumiem pani twórczość. A jak pani podkreśla wnętrza naszego zabytkowego i historycznego muzeum, podkreślają charakter pani prac i bardzo się cieszę, że pani wybrała właśnie to miejsce. Bardzo dziękuję. Powiedzieć, jak lepiej mi się maluje niż mi się mówi, prawda? Ale powiem, że nareszcie po 6 miesiącach, bo czekaliśmy 6 miesięcy przez COVID-a, nareszcie możemy otworzyć naszą wystawę. Jestem pod wielkim wrażeniem. Jest to dla mnie wielki moment, bo wróciłam do Polski i pierwsza moja w Polsce jest wystawa. I dla mnie to jest wielki moment, że z dziećmi wróciłam rok temu. I znalazłam takie piękne miejsce do życia i po prostu chcę powiedzieć, że temat maski to zaczęło się 3 lata temu w moich pracach, jak skończyłam studia w Nowym Jorku w 2017 roku i zaczął się temat mój z maską i po prostu wiszą na dole obrazy z ostatnich 3 lat i temat się przeplata przez różne etapy, jak Państwo zobaczycie w moim malarstwie. Nie powiem więcej, bo jest ciężko wszystko powiedzieć. Chętnie odpowiem na pytania, jeżeli coś, ale chcę powiedzieć, że jest mi bardzo miło z Państwem taki moment przeżyć i zapraszam na moją pierwszą wystawę w Polsce. Nie ostatnią. Nie ostatnią. Jeszcze krótkie informacje natury technicznej. Jak wiadomo, dalej obowiązują pewne zasady sanitarne, więc wejść do muzeum może mniej więcej w tej chwili niż 40 osób. Ci z Państwa, którzy są z Międzyrzecza, znają rozkład naszej instytucji, wiedzą, jak się to porusza.
ci, którzy nie znają, w momencie, kiedy wejdziecie, po prawej stronie jest dezynfekator, więc można skorzystać. Musicie Państwo nałożyć maseczkę, też żeby współgrać z tym, co jest na obrazach. I jeżeli chcecie trafić do galerii, idziecie w lewo, za dużą trumną skręcacie w prawo, schodzicie na dół po schodach i już jesteście na wystawie. Polecam również inne działy naszego muzeum. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jest okazja, żeby to obejrzeć. Dzisiaj muzeum będzie czynne do 21. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Dziękujemy, zapraszamy. Idziemy dalej. Tak.